Mieszkam w Opolu, ale na obrzeżach i też mamy taki pojemnik. Składamy baterie po prostu do osobnego koszyczka. Jeśli nam się nazbiera większa ilość, no to idę z synem i wrzucamy do pojemnika. No taka akcja, wiadomo, jest też o tyle fajna, że zawsze można jakąś rzecz wybrać. Ja akurat nie wybrałam zabawkę dla dziecka. Na pewno sprawi mu wiele radości, tym bardziej, że jest chory i czeka, aż przyjedzie mama. Myślę, że rzeczywiście jest to ważny problem i trzeba się do tego odpowiednio ustawić. No, wszystkim nam zależy na ochronie środowiska. Także jak najbardziej w odpowiednie miejsca przeznaczać te baterie. A czy pani na co dzień używa baterii? Jak najbardziej, oczywiście, oczywiście. Głównie właśnie baterie takie do pilota, do takich urządzeń drobnych, elektronicznych. Używam oczywiście. Zbieram, ale potem do odpowiedniego pojemnika na Habrak wrzucam. Jest taki pojemnik przy przystanku autobusowym. Obserwuję, że ludzie wrzucają takie właśnie odpady elektroniczne, także jest to na pewno już rozpowszechnione. W użytkowni już na stałe zagościł taki tester baterii. Każdy mieszkaniec, jak ma taką wątpliwość przed wyrzuceniem, może przyjść i sprawdzić, czy bateria jeszcze nadaje się do dalszego użytkowania, a jeżeli nie, to ją zostawić, bo także w użytkowni już na stałe baterie te są odbierane przez zakład komunalny i dalej przetwarzane na specjalistycznych instalacjach. Dzisiaj jeszcze też jest taki specjalny dzień, w którym chcemy zachęcić mieszkańców, żeby przynosili te baterie do nas. I jeżeli mieszkaniec przyniesie 20 paluszków, to może wybrać sobie jakąś rzecz z reużytkowni. Miejskie punkty elektroodpadów to są takie gabloty, do których można wrzucać elektroodpady zużyte, małe gabarytowo, ale także baterie, których jest najwięcej w tych punktach. Widzimy po statystykach, dlatego staramy się, żeby one były najbliżej mieszkańców, są na głównych traktach pieszych, często przy przystankach i tam należy wrzucać zużyte baterie. Mieszkańcy dopisują, mamy dla nich atrakcje, bardzo dużo informacji, jeżeli tylko będą chętni, to będziemy się nimi dzielić z mieszkańcami, więc zapraszamy.